Krakowi z tym składem, z panem na ławce trenerskiej. Czy jest pan zaskoczony takim początkiem sezonu i tym wszystkim, co się dzieje przez te 9 kolejek, co się wydarzyło, te 6 punktów, że jest tylko po stronie Krakowi? No, na pewno nie jesteśmy zadowoleni, bo to nikt nie jest zadowoleni. Zdaję sobie sprawę, że i kibice i są rozczarowani, właściciel i prezes. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest zupełnie nowy zespół i jak się popatrzy, to z tego zespołu, który tutaj był, to praktycznie dzisiaj był tylko Sandomierski, Piątek i Wójcicki. Także Dimon jeszcze, który nie grał, Michalik też, który nie grał, a tak, to są wszyscy zawodnicy, którzy są nowi. Generalnie naszym problemem było to, że od samego początku ci kluczowi zawodnicy nam wypadli, jak Dąbrowski na pierwszych zajęciach, później mieliśmy tych urazów dosyć dużo. I plusem jest to, że mecz wybiegaliśmy zdecydowanie lepiej niż wcześniejsze mecze i to jest na plus, bo wiedzieliśmy, ale to nie ma co, dla nas są najistotniejsze dzisiaj punkty i tych nam brakuje, a na pewno wielu tych ludzi się cieszy gdzieś tam, którzy zawsze pstryczkami dołożą mi hejtu, to bardzo fajnie, no ale takie jest życie trenera i ciągle te komentarze takie, że gdzieś indziej nic nie zrobiłem, tylko w Białymstoku, to są trochę trudne, no bo nie pamiętam, żeby Polonia Bytom zdobyła mistrza Polski kiedyś, no to trudno, żeby Polonia zdobyła mistrzem, jak te cele mi było utrzymanie z Widzewem, z Młodymi, także generalnie ja tam spokojnie do tego podchodzę i na pewno piłka uczy pokory, ona jest, ale budowa zespołu jest to bardzo, bardzo trudne, a pokazujemy, że możemy to robić, bo graliśmy dzisiaj jednak mimo wszystko z mistrzem Polski, który nie było aż tak dużej różnicy, bo uważam, że zasłużyliśmy tutaj w tym spotkaniu na remis.